Pierwszy etap został przedstawiony w odcinku numer 89. W pierwszym etapie zalany był do silnika olej Eneos, teraz Castrol, dlatego będzie dobra okazja do bezpośredniej konfrontacji tych dwóch środków smarnych. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Saab 9, rok produkcji 2009, silnik 2.0 benzyna z instalacją LPG, 150 koni, przebieg ogólny 410 500 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie drugi etap obserwacji degradacji oleju w tym samochodzie. Pierwszy etap został przedstawiony w odcinku numer 89. W pierwszym etapie zalany był do silnika olej Eneos, teraz Castrol, dlatego będzie dobra okazja do bezpośredniej konfrontacji tych dwóch środków smarnych. Inicjatorem eksperymentu jest Tomasz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Tomasz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki oraz słodki upominek, za który bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o prezentację próbek, to warto podkreślić, że Tomasz zauważył w bańce ze świeżym olejem osad na dnie pojemnika. Robiłem o tym osobny short, zerknijcie przy odpowiednim powiększeniu, jak ten osad dokładnie wygląda. Co ważne, po przelaniu do osobnego pojemnika olej wygląda na klarowny, osad pozostaje w bańce na dnie. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów ponownie za chwilę. Olej został zakupiony w tym samym czasie od jednego sklepu w pojemności 5 litrów oraz 1 litr. Spojrzałem wtedy na daty produkcji, były trochę inne, napisał Tomasz. Osad na dnie rogów opakowania jednolitrowego, które zostało przeze mnie otworzone i nic tam nie dodawałem ani nie wlałem, zaznacza Tomasz. Do silnika zalany został olej Castrol Edge w klasie lepkościowej 0W40, klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Różnica w stosunku do poprzedniego etapu dotyczy marki oleju Eneos versus Castrol oraz klasy lepkościowej 5W40 versus 0W40, jak również klasy jakościowej SN versus SP. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 10 600 km, 40% eksploatacji to miasto, 60% trasa, dominują odcinki powyżej 20 km, olej eksploatowany przez 6 miesięcy od października 2023 do marca 2024, średnia prędkość 53 km na godzinę. Brak dolewek, przed zalaniem oleju wykonano płukanie silnika środkiem K2 przez 14 minut. Co ważne do podkreślenia, przebieg niemal identyczny jak w poprzednim etapie. Gdy w silniku pracował Eneos, była potrzebna dolewka w ilości 300 ml, gdy Castrol to nie było takiej potrzeby. W ramach dodatkowych informacji Tomasz napisał tak. Jak wysłałem do analizy olej Eneos Hyper 5W40C3 z Saaba 9.3 z silnikiem 2.0 turbo po przebiegu 10 000 km, to olej był takiej żółto-złotej barwy. Po tym Eneosie wlałem Castrola 5W40C3 i po jakichś 5 000 km olej zaczął robić się czerwony. Zrobiłem na nim łącznie 9700 km, wlałem płukankę K2 na 15 minut, wypuściłem go i zalałem nowy olej, dalej Castrol, z tym, że lepkość 0W40 i tu ciekawostka, olej od razu zrobił się czerwony. Zrobiłem 10 000 km i przesyłam olej do analizy, bo jestem ciekaw, co się dzieje z tymi Castrolami, że robią się czerwone u mnie w silniku. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 75,9 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 13,3 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 180. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, otrzymujemy zgodność na poziomie 2%, przy czym w jednej temperaturze na minus, w drugiej temperaturze na plus, stąd wskaźnik lepkości rozjeżdża się o ponad 4%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 72,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 13,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 182, czyli obserwujemy bardzo ładne wyniki, wszystko w akceptowalnych granicach. Co ważne do podkreślenia, dużo lepsze wyniki niż w poprzednim etapie, gdy pracował Eneos. Czyli z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych, lepiej w tym silniku wypadł Castrol. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. I tutaj do podkreślenia jest kilka spraw. Po pierwsze, ta plama w sposób istotny odbiegała od wszystkich pozostałych plam z silników benzynowych w ramach tej serii. Niestety na minus, bardzo ciemna, wynik sugerujący bardzo dużą ilość zanieczyszczeń. W ocenie plamy po 24 godzinach sytuacja trochę się poprawiła i barwa nie była aż tak druzgocąco ciemna jak po krótszym czasie. W ramach ciekawostek przypomnijmy sobie, jak wyglądała plama oleju w poprzednim etapie, gdy w silniku pracował Eneos. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Dla próbki oleju przepracowanego mamy następujące wnioski. Oceniamy na tle poprzedniego etapu. Na minus dla Castrola poleciał dość mocny antyutleniacz, na plus dla Castrola mniejsza degradacja dodatków, zanieczyszczenia dużo wyższe w przypadku Castrola, stopień sulfonowania niższy dla Castrola, stopień nitrooksydacji porównywalnie, oksydacja mocniejsza w przypadku Castrola. Rozcieńczenie oleju paliwem większe w przypadku oleju Eneosa, co widać również po zmianach lepkości. Podsumowując, w teście lepkościowym zdecydowanie lepiej wypadł Castrol. W teście spektralnym część parametrów na plus dla Castrola, część na plus dla oleju Eneos. W tym przypadku wymiana oleju została przeprowadzona we właściwym momencie. Gdyby udało się namierzyć źródło zanieczyszczeń, zapewne odpowiedzialne również za zmianę barwy na brunatno-czerwoną, to byłoby to ze sporą korzyścią dla silnika. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!